Ej, Katna, posłuchaj mnie! Stary, mam super pomysł na własny biznes. Otworzymy własną restaurację, gdzie będziemy serwowali super dania, kebaby, pizzę i inne rzeczy i staniemy się super bogaci. Co ty na to? Jak te kebaby? To pewnie robimy to! Chodź, ja idę w pazjan, żeby gotować, nie? Biorę steka. Ale czekaj! No do stołu siadają nawet! Ale, ja ale, nie mogę! Ale co ty robisz? Poczekaj! Ale ty nawet nie wiesz, co oni chcą zamówić! Może coś innego chcą zjeść? Spaliłem! No, no i gdzie do kosza wrzucasz tego? Poza tym powinieneś dać to może na jakąś patelnię albo coś, a nie tak na Jezus Maria, gdzie ty się uczyłeś gotować? Czekaj, muszę posprzątać tutaj, bo żeś naświnił strasznie. Oj, dobra. Już, już, no, masz, mamy? Mamy jedno? Musimy jeszcze drugi zrobić. Jedno. Ten jest polny. Nie, nie, nieś, nie, nieś jeszcze! Wiem, ja czekam, bo oni będą chcieli od razu. Tak, jeżeli jest dwóch kitku, to musimy im podać w tym samym momencie. Wiesz, bo się przechodziło samouczek. Myk! I kotki nas lubią! O Jezu, jak nasrały tu! To jest olej! Nie nasrały, tylko po prostu... To jak oni to jedzą? Szybko! Ale dalej chcą żreć ja! Nie, nie karmimy ich, idziemy już dalej. Ej, bo nie posprzątałeś! Talerz trzeba odnieść na swoje miejsce. Mięso, medium rare! Nie karmimy ich, no człowieku, musimy ich zarobić! Zostaw już te koty biedne! A co, nie zarabiamy? No nie zarabiamy, to są nasze koty! Ich, to idziemy! A to nie spali się czasami ten kotek, który zostawiłeś tam na piecu? No! No! Erika, masz gaśnicę! Szarika! No nie! Możemy sobie wybrać teraz rozkład pomieszczeń, jakie chcemy. Proszę, pozwolę ci wybrać. A, szybko poszło? Dobra, chodź! Dobra, tutaj, no, no, no! Let's go! Smaż tego raz, aby był krwisty, dwa razy, aby był średnio wysmażony i trzy razy, aby był dobrze wysmażony. Wskazówka, możesz zobaczyć przepisy w dowolnym momencie. Oj, jajdź się. A, czekaj, co to jest? Oczekiwane grupy 4, wielkość grup i mamy 0 pieniążków. Typa, możemy sobie Co ty gadasz? Stolik zabieramy! No ale gdzie go chcesz? No, nie do kibla! Czekaj, co to jest? Jakiś tryb ćwiczeń? Tu jest jakiś... Co to Popatrz, jest? Możesz im ograniczyć! Co chcesz im ograniczyć? A ilość ale tych słuchaj, osób! Nie, wiesz co? Dajmy tutaj, będziemy mieli bliżej! Ale tutaj też jest bardzo blisko! Patrz, tu nawet będzie jeszcze bliżej, jak tu przy ścianie bo tu też. Są drugie drzwi! No. No to zrobimy tak, o. Musisz to jakoś fajnie porozkładać, żeby było. A, ja co to? Stoliki się kładzie! I rozkłada... A, to ty możesz dać sam, ile chcesz tych stolików przy stole mieć. Robimy takie jedno wielkie? Ale to ty będziesz kalendarzem dzisiaj. Będziesz roznosił jedzenie. I będziesz Dobra. Mi też... Będziesz też na zmywaku robił. Jesteś gotowy? Potrzeba większego stołu. Twoja restauracja musi obsługiwać większe grupy. A, no rzeczywiście, bo tutaj jest na cztery osoby i na no dwie grupy. Tak, tak, nie, tak. Nie mogę. No widzisz, możemy zabrać wszystkie rzeczy stąd i możemy je przestawić. Do domu bierzemy. No, ale to jest nasze, nie musimy kraść, uspokój się. Ja jestem gotowy. Jesteś gotowy? Tak zaczynamy? No dobra, niech się dzieje tam. Ej, a ja chciałem tylko... nie kradli nam rzeczy. O, zlew mogę przestawić, fajnie. Dobra, zaczęło się! Jezu, drzwi się nam zepsuły, idź napraw drzwi! Ja idę po zamówienie, no ja nie mogę! Jakie zamówienie? Pa jak biegnie! O Jezus Maria! Proszę usiąść, zapraszamy tutaj, ja o by go super. Przycisło stranko! Odbierz zamówienie, szybko! Odbieraj no, za... No, co chcę? O kurde! Steka! Nie uwierzysz, ale on chce steka! Uwierzyłem nawet! Więcej steaku, więcej talerzów, szybko! A, żeś tutaj ja naniósł, weź ten może... O kurde, idź sprzątaj już! Idzie drugi! No jaki ten drugi chce? Co on chce? Już, ten drugi? Już, tu jest dwójka! Wow, mamy to, steak gotowy! Dwa takie, co zrobiłeś! Super, widzisz, ja już naprzód po prostu myślę. A jeden raz zmywak. Dobra, mamy, chodź, bierzemy do tych tutaj ciapków. Już, biorę! Jeden i tego mu drugiemu daj. O nie, to Trzymaj. Za bardzo wysmażyłem teraz chyba. To nie jest taki kolor, nie? Czy to jest taki nie, kolor? Nie, to nie jest to. Ej, trzeba posprzątać, szybko sprzątaj! Sprzątaj te plamy! Zamknąć trzeba! No już! Szybko, bo się zaraz czas kończy! To jest ten kotlet chyba. Już, proszę, smacznego! Jest, udało się. A to jest zamknąć trzeba chyba! No, jak chyba, zamknąć? Chyba. Jak zamknąć trzeba? Co on chce tam na zewnątrz? A nie ma tego! Miejsca nie było, bo tu talerze są brudne, ty nie zmywasz naczyń! Zaraz obsłużymy pana, dzień dobry, co pan by chciał? Jakiegoś kotlecika? Czemu akurat nie tego, co mam zrobionego? Jak tak można? Czemu mi tu kładziesz? No, brudne talerze. No bo nie mogę podnieść, no! Jest! Mamy to! Musimy się postarać!
Ostatni klient. Ja może wezmę to. Jak się pozbyć tego? Gdzie mamy kosz na śmieci? No tu. Mamy pełny? On jest pełny! Mamy pełny kosz! Trzeba wynieść śmieci, ja nie mogę! I jeszcze śmieci trzeba wynosić na zewnątrz. O kurczaki! Utarg. Premia za liczbę graczy i całkowity utarg. 28 złotych coinów. A tu jakieś koperty! Co to jest? Rozdzielacz ma w środku bardzo skomplikowany, ukryty mechanizm. To są rzeczy, jakie chyba odblokowaliśmy, czy coś. Ej, bez kit! Ej, czekaj, co można kupić? Popatrz, blaty. To jest ślepszy! No. Zaklinanie! Co to jest? Jakiś zaczarowany blat dostaliśmy! Enchanting table mamy! Minecrafty! Blat jest super sprawa. Oh my god! I blat damy tutaj, co ty na to? Wydaje mi się, okay, że spoko pomysł, nie? A bo będziesz tutaj miał... postawimy! Tu będziesz miał gotowe tania, ci będę stawiał. Dobra, dobra, okej! No to zaczynamy w takim razie. Zaczynamy. No dobra. Pierwszy dzień udało nam się przetrwać. Masz steki! Już! Nic innego nie mamy! Wiem, to jest właśnie piękne w tym wszystkim. Dobra, jeden będzie taki... Jeden o. taki! Masz! To ten, to ten! Podano do stołu! Ej, widzisz, co się dzieje tutaj? Jak tutaj to mięso leży na tym, to ono jest takie... takie pachnące. Fajne, ładne. Takie pachnące, no! No! No jak chodź na syfiu, co za... menel jakiś przyszedł! Nie menel, no nie obrażaj naszych klientów! No, obsłuż tam klienta, ja tutaj posprzątam. No, dzień dobry! Mogę przyjąć pana... O, piskie! Szybko! No już, już robię, już. Patrz, tylko... masz tutaj. Daj na ten nowy tar. No, 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 weź. Tak, nowy trzeba mu dać, bo to jakiś premium pewnie. Nie wiem, o co chodzi z tym enchantowaniem tych stalików. Dobra, ja tutaj z panem porozmawiam. O, patrzcie, jak szybciutko. O, trochę mniej zarobiliśmy. Ale dalej jest dobrze. Dalej jesteśmy na plusie, więc jest gitu. Jest dobrze. Jest dobrze. Uwaga, co jest dostajemy? Strasznie tu mało miejsca jest, nie? 8 dodatkowych talerzy. Talerze. Kuchenka. O, kuchenka. Biurko badawcze? Co to jest? A nowe dania! Użyj, aby ulepszyć chyba plan w sąsiedniej szafce. Co to jest? Tu jadalny i jeszcze mamy... Jeżeli ej, znudziły ci się badanie. Stoły. A weźmy stoły i tutaj zrobimy takie miejsce VIP, tu. Czekaj, czekaj, przyspiesza szybkość interakcji związanych z biurkiem? Dawaj, kolejny dzień, trzeba kasę zarobić. Tak, ja tu już podchodzę do tego. Jak to się bada? No wciskam wszystko i się nie da nic. Może biurko jednak wiem, trzeba jakieś... kupić do enchantowania. Uwaga, jo, ludzie dwóch już! Klientów, dwóch, już, dwóch. Już, odbieraj im. No koledzy! Koledzy. Dawaj szybko, czasu nie ma. Dobra, jeden już ten masz. Ten musi być taki pięknie wysmażony, no. Ten musi być taki bardzo czelokolatkowy. My jedziemy z tematem, proszę bardzo. Idziesz od szefa kuchni specjal. Wow, 10 dolarsów. O nie, czekaj, to był tak. O nie, zepsułem. Kata, bier to szybko. Szybko do kosza. Jezus Maria, no pomyliłem się. Bo ten średnio wysmażony się bardzo szybko ten smaży, wiesz. Idziemy. A to nie jest ten. O, dobra, przepraszam, to nie państwu. Może pan, państwo chce. No nie, no, ja to nie, nie to, to nie ten. Szybko robić. Do kosza, nie mogę, bo już nie ma miejsca w koszu na śmieci. To ten? No drugie, tak, tak, to jest ale ten. Ale talerza nie ma, nie mogę talerza. Dalej mi, ulej, okay. Ulej mi talerz. Ulej mu talerz, dobra, dobra, szybko biegnij, biegnij. No i nie, okej, okay. Tych drugich, robię tym drugim coś. Gdzie są talerze? Na talerze smażę. Pomóż mi z talerzami szybko. Czekaj, ja śmieci wyniosę. A chłopak, gdzie się śmieci wynosi? O tu. Okej, okay, nie, 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 dalej, nie. Zacznij ponownie od początku. Okej. Okej, okay, dobra, bo spieprzyliśmy trochę. Ja nie spodziewałem się, że to pójdzie tak szybko. No. Nie wiedziałem, że się nam też talerze skończą. Ale to ale dlatego, popatrz, że... popatrz, 5 grup i po 2 T. Co? Ja nie mogę, to się zmienia, szarinka. Ej, faktycznie, no bo to rośnie do góry. Patrz, ej, u góry w ogóle tam jest jakiś, widzisz to? Renomę, tutaj tylko opinię na Google mamy, jedną gwiazdkę. I od razu do nich tutaj, pa, nawet na zewnątrz deszcz pada. Oj, czekaj, aż zjedzą od razu. O, no, bez kupu, talerzyki. Talerzyki i my. I to są nawet nie nasypili. No troszeczkę nasypili właśnie. Dzień dobry, witamy no w restauracji. Mogę przyjąć państwa? O kurde, to dużo! Oni dwójkami chodzą teraz. O, już kolejni biegną! No co, no patrzę się... trzeba kupić! No ja się patrzę po prostu! Odbierz zamówienie najpierw, zanim smażymy coś. Czekaj, czekaj, ja to... ale mamy czas, ja wezmę te i tutaj umyjemy. Nie zaraz mamy! Nie mamy czasu! Jak nie mamy? Szybko, ciapna! Musimy talerze kupić. Talerze się nam kończą. Dwa takie! Okej, okay, już smażę. Pięknie. Od ja razu ciśniemy do nich. No. No nie pchaj się to tu za do małe tych drzwi. Mamy. Jak za małe drzwi? Talerze się skończyły. Dobra, mamy. Mamy, mamy, na luzie.
Ludzie nie przychodzą, bo tutaj było nasypione. Dobra, sprzątaj talerze. Sprzątam spokojnie. Sprzątaj talerze, szybko. Odbierz przy okazji tam. Pięknie, fantastycznie. Dobra, już posprzątam tutaj. Hej, udało się, mamy jedną gwiazdkę. Mamy, możemy upgrade'ować naszą restaurację, żeby zdobyć jakieś lepsze rzeczy. Steak 5! No i teraz to ja rozumiem tyle pieniędzy. Jo! Ej, możemy wybierać sobie, jakie upgrade'y chcemy. Deska serów, dodaję deskę serów jako deser. Jedna deska może dzielić do 3 gości. Nie rozumiem, co to jest popisane tutaj. To jest jak... albo kultura na piwko. To jest przekąska! Goście płacą według cierpliwości, jaka im pozostała. Ej, możemy... Mi się wydaje, że to po prawo ja bym wziął. Dobra. Czekaj, bo to nowe rzeczy! Rozdzielacz, to jest... Czekaj, co to jest? To jest... Ej, a bierzemy ten stół, ten? Jakiś... odkrywczy? Tak, weźmy ten stół. Może jakieś ulepszenia będziemy robili. Warto to sprawdzić. Ja bym to dał tutaj, wiesz co, przy tej... teczce. Nie! Co? A bo to można chować! Aha! Harika, to można chować! Ej, bajeranckie to jest, to już wiemy, do czego ta aktówka służy. Dobra, jeszcze odkryję, co tutaj jest. Możliwość ulepszeń, to mamy zlew, jeszcze jeden. Dobra, co to jest? A to można chować te rzeczy chyba. Przecież mówię, no! Ale nie, czekaj. Ale jak się ich nie kupiło, to nie możesz ich schować, nie? To o to chodzi. Nie. Że tylko te, co kupiłeś, to możesz schować. To co to jest? Rozdzielać. Automatycznie wykonuje coś na tym, co przed nim To jest automatyzacja! Możemy tutaj robić automatyczne rzeczy, jak na przykład ciachanie albo smażenie. No, zróbmy takie coś! No ale nie stać nas, bo to 60 kosztuje, więc... Dobra, to zaróbmy kasę po prostu. Na razie pieniążki trzeba zarobić. Idź, badania robię! Dobra, ciśnij! Pyk! No i gdzie napiwek jest? No mało dali! No nie dali napiwku! Dali napiwek jakiś? No nie! No właśnie! Teraz taki duży stek! Taki stajcior! Tylko 9 nam dali? Aha! Ej, ty mogliśmy tego nie brać! Aha, ja wiem, bo to expa nam dało, nie? Ale dodatkowo to jest jakby taki negatywny perk. Oni nam nie dają fajnych rzeczy. On chce taki, dobra, szybko! Szybko! Może da nam napiwek! Szybko, bo ludzie są na zewnątrz! Talerze! Już o nie, dwójka znowu przyszła. Jak ja ich nienawidzę po prostu. O, jest jeden ten stek. Dobra, tego zostawię na razie tak jak jest. Ten się przysmaży. Tego już możesz nieść. Smaż! Tam jest jeden kotlet, już jest zrobiony. U góry, tylko talerz. Widzę, tylko talerze biorę. No, nie bój się! Szybko! Szybko! To nie ten stek! Szybko! Szybko! Ale naświnili! Ale naświnili! Jak można tak naświnić? Abym się obmiotał, bym ciepał, to by zobaczyli! O, w sumie to nie tak źle! Ale trochę, mało trochę co robiliśmy. Nie, no dużo. No 44? Przedtem było trochę więcej. Ej, nowy, coś jest, chyba nowa recepta będzie jakaś. Jak myślisz, co one dają? Więcej expa, czy może dodatkowy ten przedmiot taki, który się pojawia w tej kopercie? Mamy stół dla gości, możemy jeden kupić. Ej, mopa mamy! Możemy natychmiastowo posprzątać po rozlaniu, to jest całkiem spoko, bo oni zaczynają coraz bardziej świnić. Co ty na to, może kupujemy mopa? No, możemy kupić. A to? Co, że blat? Ten counter, no. No to blaty, mamy blaty, nie? Co, chcesz jeszcze jeden blat kupić? Nie, możemy kupić. Dwa możemy kupić, możemy i blad, i mopa, i... No dobra, wiesz co, jeszcze nie muszę, będzie coś lepszego następnym razem. Ale mopa musimy kupić. O, patrz, jego trzeba postawić. Widzisz? Jego się bierze pewnie do łapki i musisz sprzątać później. On jak przepychaczka do kibla wygląda trochę. Okej, to trzymamy pieniążki, bo może się przydadzą do czegoś. Dobrze, talerze rozkładać. O, tak, no i teraz to jest, kurde, teraz to leci. Dobra, pa, już mamy to. Szybko! Szybko! Szybciutko! Czemu nie bierzesz? Oni, patrz, czekają! Oni mi płacą, jak tak, wiesz, długo muszą czekać. O kurde, ja muszę tutaj umyć! No, dobrze, tego mopa wzięliśmy. Cyk, cyk. Pięknie. No kurde! No co się pchłosz? Sam się pchłosz! Musimy talerze sprzątać. Musimy następnym razem umywalkę też kolejną kupić. Nie możemy zmywać w jednym miejscu. Cipi, cipi, ciapa, ciapa, nie ma talerzy! Cipi, cipi, ciapa, ciapa, szybko! No już, robię! Szybko! Szybko! Ale szybko! Katop! Ale co się pasz? Ale! Nie blokuj!
Ale co ja cię blokuję? Od razu odbieraj od nich te brudne talerze. Ja idę smażyć od razu z kotlety kolejne, a ty tam weź i rób z nimi. Ale to jest super kooperacja, zobacz jak nam to idzie pięknie. No pyk. Idzie! Cyk! Ładnie, zmywaj naczynia, zmywaj naczynia, zmywaj naczynia! Ale, a już, już, już! No, ty musisz tam przy naczyniach siedzieć, bo wiesz, tam już stoją na zewnątrz ludzie, którzy chcą siąść tutaj, przyjść do nas i zjeść te fantastyczne kotlety, ale nie mogą, bo jest brudno. Po to te drugie przejście zamontowałem. Dobra, i szybko musimy pozmywać, zanim Magda Gessler wyjdzie. Szybko, szybko, ostatni talerz, szybko. No i nie zdążyłeś. I nie zdążył. Ej, mamy kolejną gwiazdkę będziemy mieli. O kurde, to już gwiazdka Michelina będzie chyba, tak mi się wydaje. Urzekająco, skup się na wywołaniu u klientów miłych wrażeń dzięki indywidualnemu podejściu. Standardy nie są tak ważne jak domowa atmosfera z dala od domu. Albo ekonomicznie, skup się na obsługiwaniu klientów tak szybko jak to możliwe. Czasami nie chodzi o luksusy. Skrócony czas jedzenia. Aha, popatrzcie, tu są perki takie, które my zrobimy. Jak weźmiemy po lewej stronie, to jest zwiększona cierpliwość. Cierpliwość zmniejsza się wolniej i będą siedzieć dłużej. Albo skrócony czas jedzenia i myślenia. Wow, co to jest szansa na ponowne użycie materiałów eksploracyjnych ze stolika? Co to znaczy? Że co, że wysrają kotlet z powrotem i można go znowu smażyć? O to chodzi to do sprawy, że po prostu talerze nie uwalą. Aha, ej to... Ale tutaj po lewo. Ale po lewej, ja bym brał po lewej. No ja też, bo będą się dalej zanim weźmiemy talerze. Tak. Będą się zastanawiać to w ogóle. To z lewej. Tak. Urzekaj, o kur... co to jest? O, jakiś te dostaliśmy! Co to są? Prezenty! Co to jest? To jest jakiś dywan chyba, trzeba to rozłożyć jakoś. No podchodzisz i wciskasz, no! Ale... A mogę to ściągnąć? Nie mogę. Jaką fajną mamy restaurację teraz ładną. Ej, to są dekoracje. A musimy to kupić. To o to w tym chodzi. Jak będziemy zwiększali te poziomy, nie? Bo tu masz dwa takie domki, nie? Na przykład. To wtedy się zwiększa jakby poziom tego domowego ogniska. Dzięki czemu oni będą właśnie dłużej siedzieli czy coś takiego. A to są same te. No to jest. Jakieś rzutki? Ej, kupujemy to, stać nas na to wszystko. Co to jest, ej? Dywanik? Jakieś takie... Nie, to. To jest boks dla kota chyba. Wiadomo, co to jest, co to jest. Nie wiem. Nie chcę, koty siedzą. Tylko ładną mi tam nazwę walni jakąś. Super, restauracja Catnap. Aha, a ja to już co? Ej, a, sorry, zapomniałem. A, zapomniałeś, że ja też tutaj jestem? No ładnie. Rzutki wezmę i kupię. Zmieniłem. Stać nas. Shuriken and Catnap kebab. Nawet kebabów nie mamy. Ale będziemy mieli. Patrz. Rzutki, ale to dziury w ścianach porobią. O, ja jeszcze kominek kupię. Ale będziemy mieli cierpliwość większą. Ale to w kuchni nam postawmy. Nie no, tutaj, z daleka od ludzi. Popatrz, zwiększona cierpliwość mamy zrobiona. Ej, super, bajerancko. Ej, pa, co tu jest? Tu jest jeszcze jeden ten, taki, na ścianę. Tutaj, no. Ło. A ten dywanik to tyś to kupił? Nie, to nie jest do kupienia. Dobra, jesteśmy gotowi chyba. To jest do kupienia, tylko nie mamy kasy. Totalnie nie mamy pieniędzy. O, to są panele! Co ty gadasz? Czemu tu? A czemu nie ugości? Przecież oni muszą mieć ładnie. Nie, ale tu jest ładniej. Okej. Okay. No i leciutko zwali, a popatrz, bo tutaj jest to. A nie, to jest koch! Ej, no popatrz, tutaj też masz panele! Gdzie? No tutaj pod drzwiami. Aha, faktycznie! Wow. O, no i teraz to jest fancy! No teraz to jest aż za bardzo fancy! Dawaj, ready, lecimy! No pewnie! Na nic nas nie stać, ja tu od razu badania robię. Mogę zrobić badania? Ja już cisnę mięso! A, nie mogę już badania robić. No i już nasypiłem, a to kurde to... Panele, no to dupa! Pyk! Dobra, idź odbierz sen, samowionko. Dobra, biorę ten, a ty tego drugiego bierzesz. Myk, dzień dobry, co pan chce w naszej super restauracji? Taki kotlet? O, akurat mamy. Hop, jaka obsługa, nie? 10 na 10. No, ja bym tu przyszedł i takiego steka dostał, co leżał 5 minut. Chłop nawet nie powiedział, co chce, a już dostał, nie? Te talerze nie musisz odkładać, możesz... Co ty się wydajesz, że ta kuchnia jest coś za mała? No, jest mała. No i po dywanie nam uwalimy. Czekaj, ja to pójdę posprzątać na szybko. No tak, bo tutaj musi być czyściutko wszędzie. Odbierz zamówienia, żebym wiedział od razu, jakie mam robić kolejne. Już, lecę. Ciapa. O, czekaj. No, musisz poczekać. Teraz zrobimy takiego... Szybko, no nie! No zrobiłeś źle! No jak, to nie ten? No to nie jest ten! No to czekaj!
Nie mam talerza, muszę umyć! Ej, to bo tam już się nudzi, chłop! Weź ten talerz brudny! To jest ten! Dobra! Szybko, 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 szybko. Nie mamy taki! Nie mamy taki! Nie mamy taki! Nie! Nie! Nie, bo chłop zaraz tam uśnie. No i koniec. No i skończyło. Koniec restauracji. Twoja restauracja musiała zostać zamknięta. Dlaczego? Ale czemu? Bo tylko jeden się zesrał po prostu pod tym, bo nie mógł wejść do środka. No co, miejsca nie miał? Dodaję sałatkę jako danie główną. Cezar, Cezar. O, kurczaki, zlew? Nowy przedmiot w garażu? W nim też ci się nie przelewa, co? A i odblokowaliśmy nowe rzeczy. Dawaj, bo jest sałatka, od razu możemy tam ciabnąć. Ja już nie wychodzę, mam gdzieś tą restaurację, idę do konta. No niech mamy... Ej, party, coś tu się odblokowało w ogóle, co to jest? Ale co to jest za jakieś szkolenia tu są chyba? To są jakieś łazienki, co to jest? No, tutaj się ulepsza. Ulepszmy zlew. A, okej, dobra, to weź go ulepsz. Będzie jakiś lepszy, co? Panie! Chyba, że potrzebujemy parę! Jaki ten... Aha, że trzy takie musimy i wtedy możemy go ulepszyć do wyższego tieru. Może o to w tym chodzi? No, takie. Tak. Ej, a to zróbmy po prostu restaurację pustą i przegrajmy, żeby to mieć dla siebie. Nie dostaniemy wtedy nagród, jak zrobimy tak szybko. Musimy... Bierzemy sałatkę tym razem. Patrz, bo tu jest... Czemu trudność przepisu jest tylko jeden? Naprawdę? Takie proste jest? No dobra. Par sałatkowy robimy! Ej, są teraz te, pa! Jest pomidor i jest... sałata! No, ty możesz wybrać ułożenie. Ej, ale daleko doszliśmy! Jestem zachwycony tego. Posiekaj sałatkę, jeśli chcesz, dodaj pokrojonego pomidora. No co to znaczy, jeśli chcesz? To mogliśmy tego nie wziąć! Co to znaczy, jeśli chcesz? A jeśli nie chcę, to nie muszę? Ej, co to za pomieszczenie, żeś wziął tutaj? Po co nam to? Co tutaj, to jest? Nie wiem, tutaj będzie żmywak. Tutaj się rezerwuje miejsca! Czekaj, co to jest? Czasem dobrze jest przyspieszyć bieg rzeczy, biuro rezerwacji. Ej, nie podoba mi się rozmieszczenie tego, czy ja to mogę przestawić? Myślę, że tak będzie dobrze całkiem, co? Jak... A nie, patrz, im te... Przeszkadza im, co za... Przecież... Zwiększa co? Co to było? Zwiększony bałagan! Bałagan, no! To tu ci zrobię zlew może, co? Co ty na to? Czekaj, poukładamy to. Robimy to w ten sposób. No, pięknie poukładane. I patrz, ile miejsca jest na rozbudowę. Lecimy. Dobra, ja już biorę. Jak tu się co robi? Myk! I od razu sałatę i pomidory się do tego robi. Chyba tak. Ej, to co, można jeszcze drobniej pokroić? Zupę zrobiłem z tego! Co on chce? Łomatko jedyna, to skomplikowane jest. Dobra, i wsadź to tu. Wsadź to. O, okej, pięknie. Dobra, do jej. I tylko talerz weź. O kurde, to już jest bardziej skomplikowane. Mam nadzieję, że nam dadzą czas, żebyśmy się zastanowili. Jej, podaj sałatkę klientowi! Myk! I od razu mamy tutaj, kurczę, nowe osiągnięcie. Dzień dobry. Co tu się wyprawia? Wszyscy chcą z pomidorami sałatkę. A co to ja niby jestem? Matka Teresa... Ja nie mogę po prostu. I lecimy od razu. No i wstać to tam. Ładnie. I tutaj. Pyk! Pięknie, fantastycznie. Ja od razu biorę talerze i będę je zmywał, a ty tam szykujesz kolejną sałatkę. Ej, jak oni naśmiecili? Jak można było naśmiecić przy sałatce? Odbierz tam zamówienie, na żeby... pewnie na bok, bo chrząstka była w pomidorze. Jaka chrząstka? Dobra, wszyscy chcą z pomidorkami. Dobra, czyli tak robimy. Jest już jedno przygotowane. Ja ci to biorę, a ty tam szykujesz kolejne. Ej, musimy stolik kupić co najmniej. A czemu nie odbierasz telefonów tam od tych ludzi? Wiesz co, wydaje mi się, że to chyba musimy postawić tutaj w wejściu. Bo te reservation, to one nie działają tak jak powinny. Czemu nie zbierasz talerza? Nie mogę tego postawić. No bo już koniec dnia. Wow! Ej, sałatki są spoko. Dużo zarobiliśmy. No, bardziej opłacalne. No, ale też bardziej skomplikowane. Okej, co my tutaj mamy? Nie wiem. Popatrz! Co to jest? Wystawa? Jak długo leży tutaj jedzenie? Miesiąc? Stala. Umieść tutaj potrawę, aby zachęcić klientów do jej zamówienia. Ej, to jest spoko, jak takie coś dasz, nie? To wtedy... dajmy tam po prostu sałatkę. No i wtedy dasz jedną sałatkę i zawsze wtedy wiesz mniej więcej, co chcą zamówić. Ale na to nie mam jeszcze pieniędzy. Nie, to jest za drogie. Ja to daję tutaj, wiesz? Żeby... Dobra, czy mamy wszystko przygotowane? Wiesz co, ja bym tylko ten stół przestawił gdzieś bliżej. Kurde, biurka badawczego też nie możemy wziąć. Stół! Stół kupimy! Stół musimy kupić. Nie wiem jak ty, ale ja wydaje mi się, że stół jest ba... Co to jest? A to taki stolik! Nie! To blat miał być! No nie! Dobra, wiesz gdzie to wsadzę? Ty, czekaj, bo my coś mamy tutaj w tej aktówce. Tak, ja tam wsadziłem tą wystawę. Da się ją wsadzić? Nie, na później, no tak!
Jak ja tego nie mogłem wsadzić? Jak ty to tam wsadziłeś? No podszedłem, kliknąłem guzik, no i wsadziłem. Jaki guzik kliknąłeś? No ja niepotrzebnie kupiłem ten stolik, kurde, drugi. Dobra, sałaty od razu bierzemy i ciachamy. Ja idę już tam tego klienta sprawdzić. Dzień dobry, co pan by chciał tutaj zjeść u nas? Sałatka z pomidorem, pan mówi. Dobra, weź tego, podnieś to. Smacznego, proszę bardzo. Ty tam już szykuj kolejne sałatki, a ja tutaj, kurde, zacznę zmywać. No, co tam chcecie, ziomeczki? Co tam chcecie? Sałata. Kto je takie rzeczy? Przecież my mamy napisane... A nie, bar sałatkowy mamy, okej. Czekaj na mnie, poczekaj. Już. I my. Ale synchronizacja. Chłopco, sam kalafior przyszedł zamówić nam sałatę. Dobra, pali. Ja nie mogę, jak on tym nasycił? Co nie? Jeśli ja bym go w domu pokopał, nie? No i pięknie, pała, posprzątane wszystko. O, szybko jakoś. No bo dzisiaj tak mało zamawiali, trochę było ludzi, mi się wydaje. Utarg 30, no dobra, niech będzie. Co tu mamy, zlew? Nie, blat potrzebujemy. O, blat kupuję. Dobra, rozpoczynamy. Tak, jestem gotowy. Dobra, już tu kładę jedno. Idę. Co się pchosz? Ja nie mogę. Co się pchosz? Okej, jeden z pomidorem, jeden bez. No i patrz, pięknie, myk. No szybko, Luigi. Mamma mia! Jaki Luigi? Mamma mia, katnapo, ty nie upotrafi! Nie robimy! Dobra, ty zmywasz naczynia, to ja odbieram teraz zamówienie. Co tam pan chce? Sama sałatka z trawy, proszę bardzo! Smacznego! Ja tu już sprzątam, myk! Ale lecimy po prostu. Patrz, opie, jaki speedrun, nie? Cyk, 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 cyk! Cyk, cyk, raz, raz! Okej! Ja się pcho! Tylko może przejdźmy pojedynczo przez te drzwi! Ale się pcho! Sałatka jest zrobiona. Ja już tutaj biorę. Patrz, ej, dobre jest mieć te stoliki jednak, bo wtedy nie blokują się miejsca. Dawaj, w środku. Szybko, szybko! I lecę! Dawaj im to! Dajesz radę z tymi zamówieniami? No, już mam! Jedno! Jedno! A drugie? Dobra, biorę. Czekaj, nie. No, pięknie. Jedziesz, katnap! Jedziesz! No, kurde, się tego kroić rękoma nie będę! Trzeba było nóż kupić! Dlaczego noża nie kupić? No, noża, za się pchodź! Hej, yo! Ej, szybkie te dni bardzo są z tą sal. No i pięknie, zobacz. Rating increase! Jedna gwiazdka! No bo to, żeby mieć więcej, to musimy do samego końca dojechać, nie? Ile? 4,50. O! Wspieramy cały czas, pamiętaj. Super. Lody! O! O kurczaki! Co to jest? Minus 15% żeludziów? Trudność przepisu 3 gwiazdki. Oferuje 3 smaki lodów jako deser. Bierzemy to, czy pozwala gościom zmienić... Nie, bierzemy to po lewo, nie! Nie! To po lewo! Nie bierzemy tego ze zmienianiem! No na pewno, niech się pocałują w dupę! Używaj zamrażarki do lodów, aby wybrać smak, a następnie wykonaj czynności chwytania, aby nabrać do 3 gałek. Ty, bo mamy lodziarnię teraz. Jo! Ej, pa! Lodziarnia jest! Z 3 różnymi kolorami! Gdzie to postawimy? Wydaje mi się, że chyba tutaj, nie? No, możesz 2 nosić te! To jest dobre! Możesz nosić 2 itemki naraz! Zarąbiste, tak, bo talerze będzie można zbierać. 60? Czekaj, a ile kosztuje ten? Użyj, aby ulepszyć plan w sąsiedniej szafce. Aha, to ten plan się ulepsza! Rozumiesz, jak tutaj mamy coś wsadzone, no, to się ulepsza to wtedy. To on się ulepszy! Dobra, to na razie... Zawsze możemy następnym razem dostać, tak, ja bym tak rzucał. Dobra, bierz tackę. Ja się zastanawiam, o co chodzi z tym tutaj. Czemu to nie działa w ogóle? Dobra, walić to niech se dzwonią! Może nie zapłacimy. No zdrady nie opłaciłeś! Dawaj, teraz to nazwę powinniśmy zmienić na lodziarnia, kurde. Ale kurde, przygotowanych mamy rzeczy. Dobra, 2 razy pomidor! Patrz, jak pięknie to zrobiłem. Widziałeś to? Cud miód malina. Kurde. No i coś mi... Ja! No nie mogę po prostu z tymi ludźmi. A ty... czekaj, przetestujemy teraz tą tackę. A to co, mam odłożyć? Nie mogę odłożyć. No. Ej, dobra, to... Ej, bo mamy 2 ziomów, nie? Ej, czekaj, bo zamówienie trzeba odebrać. Co tu się dzieje? Nie, co ty robisz? Ty żeś tackę tu wsadził do tego? Coś ty... Tackę żeś do zlewu wsadził! Daj mi te talerze umyć! Ja nie mogę, ale się żem pogubił! No, to jest zbyt skomplikowane jak na nas. Szybko, katnap, szybko! No robię, dawaj talerz! No i zanieś im to od razu. Kurde, to teraz możesz kuchnię sam obsługiwać. No nie da się da. No możesz, tylko musisz ten drugi wcisnąć! Bo jednym zbierasz... Zabaj, no daj ten talerz, no! Ja nie mogę przecież biega z tym po całej kuchni! No bo to jest właśnie, no, kurde, lody! Ja robię sałatki, ja lody, a ty lody. Właśnie robi lody. No jakoś tak. Trzymaj to.
I teraz tak, tak i tak. Nie mamy talerzy, Sharingan! No to zmywaj! No i trzeba... Aha, bo tak im się... A to tak to działa! Ej, szybko! Szybko, bo on chce... Dobra, no i dupa. No i dupa. Ale może... Nie, już koniec? No nie! Ale patrz, nowy przedmiot! Ej, dostaliśmy nowy przedmiot! Człowieku, ty nie wierzysz to? Co to tam dostaliśmy? Nowy zlew dostaliśmy chyba jakiś. No, no bo ty lodów nie ogarniasz, nie? No ja muszę przyznać, że ty po prostu lodów nie ogarniasz. Co my mamy? Mamy zlew i mamy jeszcze tutaj... Kolejny zlew! Wow, nie wiedz, nie gadaj! Dobra, sprawdźmy, czy może dwa zlewy będziemy w stanie ulepszyć jakoś. Wtedy będą turbo zlewy. Jest! 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 Ło, ło, ło! I uwaga, wyleci super zlew! Albo zmywarka! Postawię to tutaj, co to jest? Druciana szczotka! Trzy razy bardziej ten! Zmieć podłogę? Popatrzcie, zmieć podłogę, szoruj naczynia? Przyda się do wszystkiego! No przecież to jest kurde mura szczinkarz akrobata! Trzy razy szybciej naczynia zmywa i dwa razy zmiecia ten bałagan. No to jest zarąbista rzecz, najlepsza na świecie! Dokonaliśmy niemożliwego, dokonaliśmy wspaniałego odkrycia drucianej szczotki. Otworzyliśmy restaurację! Co prawda splajtowała i to dwa razy. Ale steki i sałatki mamy już ogarnięte. No nad lodami musimy jeszcze trochę popracować, Katna, bo trochę nie wyszło. Lody są powalone w sterowaniu, ci powiem, nie? No musisz klikać na boki, na lewo, prawo. No to co, widzimy się kolejnym razem? W kolejnym niesamowitych odcinkach z Played Up razem z Katnapem. Nauczymy się robić lody. Nauczymy się robić lody, tak jest. Bajo! Bajo!